jakiego stopnia ta historia, którą opowiadasz w filmie, jest prawdziwa, a od którego momentu musiałeś sobie pewne rzeczy dopowiedzieć? Proszę bardzo, mikrofon jest do swojej dyspozycji. No jest całe od początku do końca zmyślona, a prawdziwy był tylko oczywiście bodziec i impuls do pisania tego scenariusza, to znaczy ten grób, który jest w Legnicy na cmentarzu ze zdjęciem tej pani, która jest tą takim mitem miasta Legnica właśnie, że zginęła z tego powodu, że zakochała się w Polaku. Ja o tej historii to, jako chłopiec usłyszałem od mojej mamy, bo mnie to dziwiło, dlaczego jest ten grób, ma zawsze świeże kwiaty, palą się często świeczki, obcy ludzie tam przychodzą, a to po prostu przychodziły przeważnie osoby, które w 60-tych latach znały i to trwa do dzisiaj, to się taką tradycją stało, ale każdy szczegół, każdą scenę musiałem wymyśleć. Prawdziwa, prawie identyczna jest, ale to sam dokładnie widziałem na własne oczy, scena tego potajemnego chrztu. To jest, nie zdarzyła się to w związku z historią tej prawdziwą, to tylko to się zdarzyło w innej sytuacji, ale to też prawdziwa historia, to potajemne chrzczenie dzieci w Legnicy. To tyle. Proszę o pytanie, proszę bardzo. Dzień dobry, ja chciałem się jeszcze zapytać przy okazji, dalej tak, Artur Tomczak, witam serdecznie. Ja chciałem się zapytać jeszcze, jak długo powstawał scenariusz filmu? Scenariusz, pierwsza wersja, którą zresztą miesięcznik Dialog opublikował, bo redaktor naczelny Sieracki uznał, że przynajmniej zostanie ślad, że ktoś chciał taki film zrobić, bo nie było żadnych szans, tak jak napisałem. W 2003 roku już był gotowy, wydrukowany. Myśmy później ze scenografem jeździli na dokumentacje takie nasze prywatne, bo szukaliśmy tych osiedli, co zostało, co już jest zniszczone. I właściwie każda dokumentacja dodawała nam nowe wiadomości, nowe możliwości rozegrania scen, czyli drobne poprawki później następowały, ale tak naprawdę 5 lat czekał na decyzję pozytywną, żebym dostał na ten film pieniądze, bo ja wiedziałem, że to musi być film, który musi trochę kosztować. Znaczy to będzie zmarnowanie tematu, gdzieś miałbym zrobić, a standardy w tamtych czasach robienia filmów to było takie, no nie mówię o największych tuzach kina, tylko przeciętnych reżyserach, to były takie, że półtora miliona złotych na film. No to nie za te pieniądze, po prostu szkoda było w ogóle przystępować do takiego tematu. Robiłem inne rzeczy, a czekałem na ten moment, kiedy będę mógł dostać normalne pieniądze i zrobić normalnie, jak się kiedyś zawodowo robiło filmy. Jak długo pisał pan sam scenariusz? Tak, no to jakieś 8 miesięcy, a później kilka miesięcy poprawek. A jaka była pod tym względem najtrudniejsza do realizacji scena i czy z czegoś na pewno trzeba było rezygnować, ale która była taka najtrudniejsza do odtworzenia? Znaczy są to, jest, ja myślę, że film miał, ma jakby te dwa poziomy trudności. Jedna to była ta cała logistyka, odtworzenie historycznych realiów, ściągnięcie takiego miga, jakie musi on być, odbudowanie lotniska, bo z tego lotniska już zostały ruiny tam w tej chwili, nie ma. Myśmy zbudowali te wielkie drzwi na tych bunkrach, żeby to zamykać. Więc to kosztowało dużo, to trzeba było dokumentować i przygotować się technicznie. A dwa, no to było, to były te, te nasze już znalezienie aktorów. To jest, proszę, to było rzeczywiście coś, czemu poświęciłem bardzo dużo czasu, ponieważ jak już się pojawiła nadzieja, że ten film będzie robiony, no to nagle odkryłem, że w ogóle nie znamy młodej generacji tych rosyjskich aktorów, no. I nie wiadomo, kogo wybrać. No, do Magarów, a później już nic. No i zacząłem, ale wiedziałem, że na pewno są tam inni aktorzy jeszcze, przepraszam. No i zacząłem oglądać filmy. I film po filmie robiłem sobie listę, kto jest ciekawy, kto jest utalentowany, kto pasowałby do Małej Moskwy. No i się niektóre nazwiska zaczęły powielać, powtarzać. No i powstała lista ścisła, był casting w Moskwie, później casting w Warszawie i w ten oto sposób odkryłem tych artystów i dziękuję Panu Bogu, że tak się stało, bo zagrali rzeczywiście wspaniale. Mhm. Prosimy o pytanie. Według mnie oczywiście, przepraszam. Prosimy o pytania. Proszę bardzo. Ja chciałem pogratulować i intrygi, i gry aktorskiej, i scenografia. No właściwie nie ma słabych punktów. Natomiast miałem takie wrażenie, jak patrzyłem na rosyjskiego bohatera, zdradzonego męża, że trochę reżyser nie dał mu szansy. I w scenariuszu myślę, że gdyby rosyjscy
lotnicy, jak będą oglądać ten film, to trochę będą mieli oczekiwanie, żeby ten mąż trochę powalczył tą żonę i jakby trochę ta rola jest płaska, że brakuje choćby odrobiny gniewu, agresji i próby zawalczenia właśnie o żonę. Więc to jest pytanie i do reżysera, i do aktora. Во-первых, спасибо вам большое, что вы оценили нашу работу. Оценил нашу працу. Но я думаю, что если речь идет о любви, и мы старались сделать картину о любви. Если дотыкамы тематов милости, а мы робили фильм о милости. А мой герой очень сильно любит свою жену. Закоханный не самовиче сильнее до своей жены. А в дальнейшем и не свою дочь. А потом позднее и до цурки. Не в свою цурке, не до своей цурки. Да. Никакого разговора о каком-то гневе. Гнев то был, но он был внутри. Яка мова може повстати о злощі? И меня как раз не удивило то, что нет никакой сцены, где он избил польского офицера и так далее. Не ображає и не дзиві, що нема сцени, где бы я побил того поляка. Мне кажется, когда человек любит по-настоящему, он... Когда человек есть закоханный, правдивый. Он принимает объект своей любви вот таким, какой он есть. Он обоймует объект своей милости таким, как он есть. И ничего сделать с помощью силы, мне кажется, силы. В жизни вообще невозможно. Ничего не дальше сделать. Так мне еще выдали. И мы с режиссером как раз это все обсуждали. И мы с режиссером уставлялись мы. Сделали вот то, что мы сделали. Такий образ робилишми, таким його, як він є. Я думаю, що теж поза тим там робилишми ту сцену, як він приходить до шпиталу і йде коридором, і ще видать, що є трошки енергічний, з якоюсь емоцією, на хвилю ще затримує перед вийстем до сали хворих, входить, і потім єдине, на що ще може здобити, то повідати, що мам тільки один варунок, Niech on nie zobaczy tego dziecka. On po prostu jest w tej miłości wobec niej bezsilny i on nie jest w stanie powiedzieć na przykład, słuchaj, jesteś zdradziecka, taka, brzydkie wyrazy i do widzenia. Może jak tak sobie myślę, jak szedł tym korytarzem, ale tu w to zdobył się tylko na to, że powiedział, mam tylko taki warunek i zostań w szpitalu, żebyście się nie mogli spotykać i wychodzi. Nie ma siły po prostu urządzać awantur i zachowywać się jakoś tam agresywnie. Da? A to było strasznie trudne, bo ja cały czas mówiłem Dimie, że no będzie grał kogoś poniekąd jak anioł, no po prostu. Tak dobrego człowieka, to rzeczywiście spotkać bardzo ciężko. В фильме да, сейчас споткать такого человека. Просим о питания. Мам микрофон. Jestem до państwa dyspozycji. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam, Agnieszka Mucha z FDB. Ja mam takie pytanie, czy ten film od początku miał powstać częściowo w języku rosyjskim? Taki był zamysł. W sumie, ponieważ dla mnie ten film bardzo dużo by stracił, gdyby tego rosyjskiego nie było, gdyby nie było tej melodii języka w filmie. Także bardzo dziękuję, że on jest w tej kwestii prawdziwy. To bardzo pani dziękuję, bo to utwierdza mnie w tej mojej decyzji, bo oczywiście były plany szaleńców, którzy mówili, po pierwsze oni będą na pewno drodzy, będą problemy, trzeba ich wozić z tej Moskwy, mówi. Poza tym trzeba będzie robić podpisy, mówi. Niech nasi grają, będzie się mówiło, że niby są Rosjanami. No w końcu Hans Kloss też jest, dzieje się wszystko w Niemczech, a wszyscy mówią po polsku, nie? No patrzę tam te inne seriale też, no jest niby okres wojny w Anglii, obóz wojskowy, wszyscy mówią po polsku. No to wygląda na to w takich filmach, że to myśmy całą tą wojnę tam wygrali, nie? Bo to i patrzę, i te obozy treningowe też po polsku, wszystko jest po polsku. No. I Niemcy po polsku mówią, i alianci po polsku, a tu Staraliśmy się właśnie, żeby to byli Rosjanie i wiedziałem, że muszę tych Rosjan znaleźć i że to będzie atut tego filmu. A jak zareaguje reszta widowni, zobaczymy. Proszę bardzo. A jak kręciliście film, to te sceny w Legnicy, jakieś sentymenty tam osób, które mieszkają, jak to wyglądało? No, ja się wychowałem w Legnicy, dosłownie 200 metrów od osiedla zamkniętego wojskowego, także ja po prostu to wszystko widziałem na własne oczy, wiedziałem, jak ma być i jak powiedział scenograf, stały mój scenograf Tadeusz Kosarewicz, mówi, że no,
To jest czasami wielki plus taki reżyser, który wszystko wie, ale czasami wielki minus mówi, bo później trzeba tak szukać, wszystko przestawiać, ustawić, żeby było tak, jak on to zapamiętał z 60-tych lat. Nie da się go po prostu oszukać. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zapytać o dystrybucję tego filmu. Jak jest planowana? Bo widzi... No jest częścią jakby mojego życia i znanego te miejsca, te koszary, wojska radzieckie stacjonujące w Polsce oglądaliśmy z zewnątrz, spoza muru. Po raz pierwszy dzisiaj weszłam tam do środka, przecież tam nie wolno było wchodzić i po raz pierwszy zobaczyłam, że tam było życie. Takie cywilne, dzieci. Dziękuję za ten film. Proszę bardzo. Dzień dobry, Zbigniew Wojciech, Telewizja Polska. Ja mam takie pytanie do reżysera, ponieważ jest to pierwszy film, który dotyka tego tematu i tamtego okresu w taki sposób. Prawdopodobnie pisząc, tak mi się wydaje, scenariusz powstawało dużo innych pomysłów. Czy myśli pan o tym, żeby ewentualnie temat w jakikolwiek sposób w kolejnych produkcjach kontynuować? Dlatego, że myślę, że to się otwiera się taki dobry moment generalnie w polskim kinie, żeby po pierwsze z pewnego dystansu już dotknąć tego tematu, żeby pokazać jak gdyby ludzką twarz też tamtego okresu, a jednocześnie myślę, że to też w pewnym sensie rynek dojrzał do tego, że jest to typ produkcji, na której nie tylko można mieć wzruszenia i emocje, ale na której, która może być świetnym produktem, po prostu dobrym produktem i marketingowym, i sprzedażowym. Taką mamy nadzieję, to panowie ją publicznie wyrazili, jak zobaczyli też film, powiedzieli, że o cholera, mamy towar. Także też się ucieszyli. Temat, to mówię tak, szersza wersja tego, przepraszam, to filmu jest już zrobiona, bo ja mam wersję 4x45 minut zmontowaną, zakończoną, gdzie to jest pełniej opowiedziane. Jest kilka pięknych, kapitalnych scen, których nie ma tutaj w kinie i jest troszeczkę inne zakończenie. To więcej się nasi bohaterowie dowiadują o tym, co się stało dokładnie z Wierą, bo oni w filmie fabularnym my wiemy, a oni nie wiedzą. Nie, nigdy dokładnie. Czyli to jest takie troszkę też przekleństwo jakby przeszłości, tej historii, że czego się domyślamy, mówiono tak, ale jak było dokładnie, nie wiemy. W serialu jest straszna scena, ona później robi finał troszeczkę inaczej, ten finał rozgrywa przez to Swieta, kiedy dowiaduje się, że z całą pewnością matka nie popełniła samobójstwa, żeby nigdy by jej samej na świecie nie zostawiła, bo sama wie, co znaczy być samą i w takim na tym parszywym świecie. Tak jest, mniej więcej cytuję list, który ona otrzymuje. Także to już jest zrobione. A dwa to oczywiście, jak zobaczymy, jak pójdzie ten film, bo ja już mam jakieś dwa następne pomysły mniej więcej z tamtych czasów, o latach, zwłaszcza 60. i już nawet parę scen, które tak testowałem, sprawdzałem ludziom, pytałem, czy na to reagują. No, reagowali bardzo dobrze. Jak się uda znowu znaleźć pieniądze, to bym oczywiście, że chciał jakby kolejny film zrobić. No, jak tylko go przygotuję, nie mówię jak najszybciej, bo nie lubię robić szybko, tylko chcę zrobić wtedy, jak już będę wiedział, że jestem przygotowany do filmu. Dziękuję. Swietłana, twoja babcia była, zdaje mi się, z Polski. Czy to jest informacja sprawdzona, czy nie? Da, ona jest z Warszawy. Bo w tym filmie byłaś taka właściwie trochę polska dziewczyna. Nie wiem, na czym to polegało, ale ten... Bo ci mówię, że właśnie. Nie gawarilo paruski. Tak. Wiem, że mówiłaś paruski, da, ale śpiewałaś po polsku Ewę Debarczyk i śpiewałaś rzeczywiście to w taki sposób bardzo elegancki. Taki inteligentny. I to było dla nas, widzów, ogromnie przyjemne oglądać ciebie, nie tylko dlatego, że jesteś piękną dziewczyną, ale również, że masz coś w sobie, coś więcej. Przepraszam bardzo. Geny. Ja może oddam, rozumiem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pytanie do reżysera, czy podczas rozmów w Moskwie, czy to właśnie z dystrybutorami, o czym pan mówił, czy to oczywiście z aktorami, z koproducentami, była świadomość, że ten film nie jest filmem antyrosyjskim, no oczywiście jest antysowieckim w tym sensie jak najbardziej, bo przecież jednak pokazuje, jak służby mordują w końcu własną obywatelkę, ale nie jest antyrosyjski, przeciwnie. Czy tam jest ta świadomość w tym kontekście aktualnej sytuacji?
Większość ludzi właśnie ma tę świadomość, dlatego ludzie, z którymi się prywatnie spotykałem, rozmawiałem, ale również i były ich wiceminister kultury też powiedzieli to, że właśnie, że cała zaleta tego scenariusza polega na tym dla nich, że to jest właśnie antyradzieckie, ale nie antyrosyjskie. Że to jest przeciwko tamtemu systemowi, przeciwko tamtym czasom, postaci, które Rosjan mówi, on wie, że jest pewien banał postaci rosyjskich w sztuce, na przykład choćby w Polsce. To są gangsterzy, prawda, przemytnicy, albo pani, która sprząta mieszkania. To taki jest obraz Rosjanina i Rosjanki w polskiej sztuce. Tutaj tu pokazujemy troszeczkę innych ludzi i oni to doceniali, ale niemniej, co się zbliżały rozmowy do jakiejś, wydawało się, szczęśliwego końca, było stop, bo sobie nagle przypomnieli, że kiedyś Putin powiedział na przykład, że rozpad Związku Radzieckiego to była największa tragedia geopolityczna, a to tamte lata, i powiedział nie. I ministerstwo napisało mi list, że niestety nie wyczerpali już pieniądze w danym roku i nie powiedzieli oficjalnie, że nie damy panu, tylko właśnie skończyły się pieniądze. Co jak wiadomo, w Rosji jest trudnym stanem do osiągnięcia, że się komuś skończyły pieniądze, jak ma, prawda?